pierwszomajowy poranek w Warszawie, 9 rano. Nawiązując do dawnych robotniczych tradycji, z placu Grzybowskiego rusza w tym roku pochód. Nastrój skupienia i powagi. Dekoracje skromne i oszczędne. Ulica Królewska. Idą pracownicy największych stołecznych fabryk i zakładów. Hutnicy, metalowcy z FSO i Ursusa, robotnicy z Kasprzaka, Nowotki, Walińskiego, Róży Luksemburg. Przy grobie nieznanego żołnierza honorowa warta. Trwa bezpośrednia telewizyjna transmisja. Korpus dyplomatyczny tu na Placu Zwycięstwa uczestniczył w pierwszomajowych uroczystościach. Dalej droga prowadzi pod pomnik bohaterów Warszawy. U stóp zwycięskiej Nike warszawiacy nie szczędzili biało-czerwonych goździków. Mamy już księgarnie przestronne, nowoczesne, a ceny książek stosowne do tej nowoczesności. Ale książki drukujemy niestety gorzej niż za czasów Gutenberga. W pogodzie dla bogaczy z drukiem trochę ubogo. Tu miano chyba na uwadze tych, co handlują pestkami. Tylko z jednej księgarni w ciągu kwartału wycofano ze sprzedaży książki za kwotę 200 tysięcy złotych. Czy niechlujstwo ciągle będziemy tłumaczyć brakiem kleju, farby i papieru? Często jedynym ratunkiem staje się wizyta u introligatora. Stare rzemiosło na szczęście jeszcze nie umarło. Tu, w dobrych, fachowych rękach, książka znajdzie należny szacunek i powróci do świetności. Przez wrodzoną kronicę elegancji o cenach nie mówimy. O stanowisko w sprawie instytucji małżeństwa zwróciliśmy się do najmłodszych. Małżeństwo to jest to, jak się żenią, wtedy powstaje małżeństwo. A jak już urodzi, no to jest, to powstaje rodzina. Ja się myślała, że jest za mną tą fletą. Takie karter. Chciałabym się ożenić z Michałem. On jest ładny i dobry dla mnie. Ożenię się z Gubiską, bo ona jest moją koleżanką i dobrą. Nosi kolczyki. Z tego powodu? Będziemy się kochać, no będziemy się bić. Goście, no, krzyczeli. Gorzka. Bym chciała mieć 3 pokoje, łóżko dla dzieci. Bym chciała być, żyć w spokoju. W ogóle się nie kłócić. Chciałabym mieć dom 5-pokojowy. Chciałabym mieć duży ogródek. Za miastem mieszkać. W spokoju. Bez żony. Ten ma program ściśle określony, ale jak to w życiu bywa, kiedy robi się gorąco, ona pierwsza poda pomocną dłoń.
Lato za pasem. W tym roku biura turystyczne liczą sobie słono, aby zgodnie z reformą do interesu nie dokładać. W tej sytuacji radio lansuje wakacje na rowerach. Kompletujemy niezbędny ekwipunek. Teoretycznie, bo w sklepach raczej tego nie uświadczysz. Koszt około 30 tysięcy złotych. Za tę sumę można się już wybrać do Złotych Piasków. Takie ceny oferują placówki Orbisu, co wcale nie odstrasza amatorów wypoczynku za granicą. Gotowi stać przez całą noc. Kto chce najtaniej, temu pozostaje lato w mieście. W Warszawie odbył się konkurs piękności aut zorganizowany przez Automobil Klub Polski. Tego pana chyba wszyscy poznajemy. W konkursie liczy się idealna sylwetka męskiego gatunku. Na starcie czołowi kulturyści. Przez parę lat pracowali na to w pocie czoła. Zgłaszamy tylko oficjalny protest dotyczący składu jury. Sami panowie? Czy szkatuła wyjdzie? Wyszła. Tak się fachowo nazywa ekspozycja klatki piersiowej. Całe życie człowiek się uczy, kronika też. Panowie, zaczynamy! Z pewnym opóźnieniem otrzymaliśmy zdjęcia z pokazu amatorskiej sztuki ludowej radzieckiej północy. Tańczy i śpiewa zespół z Magadanu, z obwodu położonego nad Morzem Ochockim.